zupełnie jak przy ulicy Równej, mieszkali równi i równiejsi, czy także wobec prawa i wobec decyzji urzędniczych. W studiu dr Krzysztof Jaroszyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i mecenas Andrzej Pociej, adwokat. Panowie, tak naprawdę to jest to kargulowy konflikt, czy to jest coś jednak poważniejszego? Wydaje mi się, że to jest coś dużo poważniejszego, bo takich spraw w Polsce mamy bardzo dużo. Ja przypominam problem Zakopianki na przykład, gdzie parę osób blokuje inwestycję, która jest żywotnym interesem całego regionu. No i tam takim naszym naturalnym, przynajmniej moim, odruchem jest refleksja, że czasami to społeczność, znaczy ta większość musi być broniona przeciwko jednostkom. Natomiast tu rozumiem, że kwestia jest dokładnie odwrotna. Tutaj jednostki muszą być bronione przed takimi decyzjami władzy, bo to nawet nie przed większością, bo to dość mityczna większość. Jeśli historia układa się tak, się nie przesuwa, jedna jest nowa i bogata, a stara jest jaka jest, bo jest stara, to mi to że to jednak niesprawiedliwość po prostu. Mamy wyrok sądu administracyjnego, który powinien właściwie załatwiać sprawę, bo to jest ta jedna płaszczyzna sporu. Nie może być tak, żeby władze ignorowały bardzo wyraźne wytyczne sądu, które mówią, w jednym zdaniu ten wyrok można w ten sposób ocenić. Macie traktować obydwie strony tak samo. To jest koniec. A dlaczego się tak nie dzieje? 6 lat temu ten wyrok zapadł. Jak tak wolno 6 lat lekceważyć NSA? Ja się tutaj absolutnie zgadzam, że fundamentalne znaczenie ma ten wyrok. Tylko mam wrażenie, że tutaj szczególnie przez mieszkańców niestety ten wyrok jest nieco mitologizowany. Tak naprawdę sąd administracyjny rozstrzega tylko o legalności działań administracji, nie o ich celowości, prawda, merytorycznie nie rozstrzyga sprawy. Tak naprawdę treścią tego wyroku, aczkolwiek na tym etapie postępowania korzystnego dla mieszkańców, tak naprawdę nie było rozstrzygnięcie ostateczne, że mieszkańcy mają rację. Którędy ma biec droga, tak, tego sąd nie rozpatrywał. Tym się sąd oczywiście nie zajmuje, natomiast sąd zajął się pewnymi właśnie wytycznymi dla organu, jak ma postępować. Że ma po pierwsze wyważyć interesy. Tak, że z jednej strony mamy własność, która jest gwarantowana konstytucyjnie, która jest gwarantowana w naszym systemie w kodeksie cywilnym, no i z drugiej strony mamy pewne potrzeby interesu publicznego. I jeżeli ze względu na te potrzeby interesu publicznego gmina dokonuje ingerencji w to prawo własności, to musi to być uzasadnione, to musi być wnikliwie zbadane i muszą być zachowane pewne proporcje. Czyli musi być to sprawiedliwa strata dla wszystkich, żeby wszyscy razem mieli z tego jakiś zysk. Można to tak ująć. Dlaczego w takim razie przez 6 lat wydarzały się tylko kolejne koncepcje, kolejne straszaki, kolejne jakieś słupki, paliki i nic więcej? Dlaczego ta władza się z tymi mieszkańcami nie dogadała? Ja widziałam dokument, pod wpływem którego po prostu oczy mi się otworzyły o tak, bo tam było napisane przez urząd, że po tej stronie są ładniejsze, czytaj, droższe płoty, więc nie wolno ich niszczyć, a te starsze to przecież można. Jest to oczywiście niezbyt szczęśliwy argument. Natomiast gdzieś można próbować uzasadniać, że jeżeli zdejmiemy płoty po jednej stronie, no to będzie to koszt X. Jeżeli zdejmiemy płoty po dwóch stronach, to na pewno będzie to koszt 2 razy X. I co do tego, to jest na pewno. Na pewno tak będzie. Natomiast jeżeli w wyniku tego działania rzeczywiście ta droga miałaby podejść u niektórych, no w próg. No pod okno, nie ma, na długość tak, auto się nie zmieści. No oczywiście jest to duża uciążliwość. Tylko teraz pytanie, ja w tym materiale nie znalazłem jednego. Czy protestują rzeczywiście wszyscy po jednej stronie? Czy jest to jednostkowy spór jednej bądź dwóch osób z gminą? Wtedy na to bym patrzył trochę inaczej. Tak naprawdę po tej jednej stronie mieszka jedna rodzina, różni członkowie tej samej rodziny. Ale żebyśmy wyszli, więc są jakby po jednej stronie. Każdy już jakąś część w swoim życiu swojej własności oddał.
Wydawać by się mogło, że samorząd to jest w demokratycznym świecie najlepsze rozwiązanie. Wybieramy swoich, tak? Mówimy, zaglądamy im do lodówki, wybieramy sąsiadów, a potem mamy tych radnych, mamy tego burmistrza i okazuje się, że jakąś pętlę sobie wybraliśmy. To jest jakaś zaczarowana, lepsza metoda w demokracji niż samorząd? Można powiedzieć, że na pewno nie jest to doskonałe rozwiązanie, ale do tej pory nie wynaleziono lepszego. To jak pilnować samorządu, żeby służył obywatelom porówno i po obu stronach drogi? Przede wszystkim na poziomie właśnie lokalnego samorządu zależy to od aktywności samych obywateli. Naprawdę pani pytanie dotyczyło tego, dlaczego to tyle lat trwa, dlaczego gmina w końcu sobie z tym nie poradziła. Moim zdaniem tak naprawdę również to jest wyraz paradoksalnie jakiejś siły mieszkańców, prawda? Że jednak nie dopuścili do pewnych rozstrzygnięć, że jednak w jakiś sposób to blokują, prawda? I no, tutaj widzimy, że jednak dochodzi do pewnej koncyliacji. Przedstawiciel urzędu, który tutaj się pojawił, no, złożył w telewizji, czyli publiczną obietnicę, że odbędzie się jakaś debata z zainteresowanymi, że są różne koncepcje i nie jest jeszcze przesądzone, która z nich ostatecznie zwycięży, a która znowu zwycięży, to również będzie zależeć od mieszkańców. Więc możemy mieć nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Czy i że tak jednak, naprawdę ta awantura służy sprawie? Że tak dokładnie, że tak naprawdę jesteśmy świadkami, jak ta demokracja lokalna się rodzi. Bo pamiętajmy też o tym, że ciągle jesteśmy no, jeszcze w powijakach. Samorząd terytorialny powołano w początku lat 90. Ciągle jeszcze brakło nas tej tradycji. No i w tym momencie jesteśmy świadkami tego, jak ludzie się zaczynają włączać w te relacje. Demokracja lokalna, która działa idealnie, czasami się myli, no wtedy możemy się zwrócić do sądu, do NSA i wtedy wszyscy rączki po sobie i się słuchamy. Tutaj się nie słuchamy, nie zawsze się słuchamy. Ja tutaj wracam jeszcze raz do tego, co przed chwilą powiedział pan doktor. To jest pewien kierunek, ten wyrok. To nie jest powiedziane, macie zburzyć płot po dwóch stronach i droga ma być w tym miejscu, bo to jest niemożliwe. Ale on mówi, musicie się w tej sprawie dogadać i nie możecie działać tak, jak działacie do tej pory. Jak najbardziej. W związku z tym po raz kolejny trzeba powtórzyć truizm, że również, a może przede wszystkim, władze czy szczebla lokalnego, czy centralnego są zobowiązane do tego, żeby słuchać trzeciej władzy. Właśnie. Czyli między innymi nas i żebyśmy nie żałowali swoich wyborów, tych samorządowych. Gdybyśmy w życiu żadnych wyborów nie żałowali, to przecież rozwodów by nie było, więc może trzeba będzie poczekać do następnych wyborów. Tyle, że tych samorządowych. Z tą myślą zostawiam Państwa. Do zobaczenia. Do jutra.